Geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Od kilku lat w Polsce narasta debata publiczna na temat kryzysu migracyjnego, na temat nielegalnych imigrantów, na temat, na temat turystów socjalnych, na temat w ogóle problematyki związanej z migracjami. Ma to oczywiście swój szerszy kontekst związany z kryzysem migracyjnym w Unii Europejskiej, czy też kolejnymi falami, no ale od początku roku 2021 i kryzysu migracyjnego na granicy Białorusi. Z Unią Europejską, głównie na granicy białorusko-polskiej, białorusko-litewskiej, białorusko-łotewskiej. Ten problem oczywiście powraca. Wojna na Ukrainie i, no, można powiedzieć, miliony obywateli tego państwa, które, które przekroczyły granice z Polską, część oczywiście wróciła na Ukrainę, część wyjechała, wyjechała do innych państw Unii Europejskiej, nasiliły tę dyskusję. Nasiliły ją, ale oczywiście też trzeba pamiętać o całym kontekście geopolitycznym. Skąd się wziął kryzys migracyjny na granicy z Białorusią, skąd się wzięła taka ogromna liczba obywateli Ukrainy na terytorium państwa polskiego. No, dużo by tutaj mówić o nieodpowiedzialnej polityce migracyjnej decydentów w Warszawie, ale temat dzisiejszego odcinka podcastu geopolitycznego poświęcony jest. Najnowszej aferze w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, a te, ta afera jest związana właśnie z a, afera wizowa, ale wiąz, związana jest ściśle z napływem bardzo szerokim, stru, szerokiego strumienia imigrantów do naszego kraju. W czwartek, 31 sierpnia 2023 roku, do Ministerstwa Spraw Zagranicznych weszli funkcjonariusze Centralnego Biura antykorupcyjnego. Już kolejnego dnia 1 września funkcjonariusze przesłuchali kierownictwo departamentu konsularnego, zabezpieczyli różne nośniki danych i sprzęt elektroniczny z biura ministra Piotra Wawrzyka, konkretnie wiceministra spraw Zagranicznych i posła Prawa i Sprawiedliwości. Wawrzyk został praktycznie natychmiast zdymisjonowany. Stracił także miejsce na listach wyborczych Prawa i Sprawiedliwości w wyborach parlamentarnych zaplanowanych na 15 października bieżącego roku. No i tutaj pojawiły się właśnie spekulacje czego dotyczy śledztwo CBA. Okazuje się, że chodzi o działalność Centrum Decyzji Wizowych MSZ-u, centrum, które powstało WŁODZI, a konkretnie tutaj bardzo duże wątpliwości funkcjonariuszy CBA, przykuła współpraca z indyjską Agencją Pośrednictwa Wizowego Vf, VFS Global. No, ta sprawa oczywiście może mieć podłoże korupcyjne. Pojawiły się takie, takie spekulacje, pojawiły się takie Domniemania. Mówi się o tym, że wśród no, dziesiątek właściwie tysięcy Wiz cudzoziemcy mieli płacić po 4 do 5 tysięcy dolarów, do, dolarów amerykańskich, a same nieprawidłowości miały się dziać masowo na poziomie konsulatów i co ciekawe na trop tego procederu miały wpaść służby innych państw Unii Europejskiej, które poczuły się bardzo mocno zaniepokojone wielką ilością osób przyjeżdżających, przekraczających strefę Schengen właśnie przez, przez Polskę. Według ustaleń kontroli, którą posłowie opozycji przeprowadzili w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, w latach 2021-2023 wizy pracownicze wydano między 250 tysiącom a 350 tysiącom osób z Pakistanu, Bangladeszu, Iranu, Iraku czy Nigerii. W samym roku 2022 faktycznie wydano ponad 365 tysięcy zezwoleń na pracę, w tym około 136 tysięcy dla obywateli państw, w których dominującą religią jest islam. Oczywiście to nie jest tak, że liczba zezwoleń na pracę jest dokładnie równa. Liczbie osób, które przybyły do Polski, niemniej jednak te liczby i tak są bardzo, ale to bardzo duże. I pytanie, jaki jest cel w tak masowym, w tak hurtowym wydawaniu zezwoleń na pracę, zwłaszcza obywatelom państw, w których dominującą religią jest, jest islam. Trzeba także zauważyć, że unijne dane potwierdzają, iż Polska stała się liderem wśród państw Unii Europejskiej, jeśli chodzi o przyznawanie cudzoziemcom zezwoleń na tzw. Tak pierwszy pobyt, tzw. Tak First Residence Permit Eurostat. Urząd Statystyczny Unii Europejskiej podał pod koniec sierpnia bieżącego roku, że Polska w roku 2022 wydała cudzoziemcom z aż 148 państw ponad 700 tysięcy takich pozwoleń, co dało Polsce pierwsze miejsce w tym zestawieniu w ogóle w Unii Europejskiej. Jakby tego wszystkiego jeszcze było mało, pojawia się białoruski. W Trop w tej całej aferze wizowej. Pośrednik białoruski chodzi o jedną z firm zarejestrowanych w Mińsku, która na zlecenie polskiego MSZ-u przyjmowała i ponoć nadal ma przyjmować wnioski wizowe. Co ciekawe, jest to ta sama firma, która miała ściągać na potrzeby władzy Aleksandra Łukaszenki, imigrantów do Mińska, którzy następnie próbowali. Przekraczać nielegalnie granice Polski z Białorusią. No i tutaj oczywiście też trzeba przypomnieć, że to z powodu właśnie tych nielegalnych imigrantów, PiS, Prawo i Sprawiedliwość zaczęło stawiać ponad 100-kilometrową barierę na granicy polsko-białoruskiej. -polsko no, Szanowni Państwo, mamy tutaj do czynienia z sytuacją wprost kuriozalną. Nie tylko z dużą aferą w, i no, z, wielkimi, z wielkim polem, tak naprawdę, do nadużyć, ale także pewną zorganizowaną działalnością, z pewną zorganizowaną procedurą wielkich nadużyć, no i niestety również, można powiedzieć, rozwadniania homogeniczności etnicznej państwa polskiego. Jeżeli po, tutaj potwierdzą się te dane dotyczące tego pośrednika białoruskiego, i okaże się, że MSZ Rzeczypospolitej Polskiej przyjmował wnioski wizowe od firmy, która ściągała na potrzeby, na potrzeby władzy w Mińsku imigrantów, chociażby z Bliskiego Wschodu czy z Afryki, no to mamy do czynienia z sytuacją, gdzie trzeba zadać pytanie, czy. Czy, czy po prostu władza w Warszawie, czy decydenci w Warszawie sztucznie nie wywołali takiego wrażenia właśnie zagrożenia, zagrożenia migracją po to, aby potęgować strach, potęgować napięcie w relacjach z, Bia z Republiką Białoruś, czy też szerzej z państwem związkowym Rosji i Białorusi. To wszystko oczywiście ma istotne znaczenie i w kontekście wyborów parlamentarnych i referendum ogólnokrajowego rozpisanego na 15 października, gdzie jednym z pytań właśnie jest to pytanie o barierę na granicy z Białorusią. No i w tym momencie też chciałbym przypomnieć to, o czym mówię od kilku lat, że te napięcia w relacjach polsko-białoruskich czy polsko-rosyjskich są. Pokłosiem po polityki Waszyngtonu wobec Warszawy, wykorzystywania naszego kraju jako zderzaka strategicznego w relacjach z Rosją. Stany Zjednoczone prowadzą z Rosją swego rodzaju proxy war, wojnę zastępczą, i te działania, które obserwowaliśmy ze strony czynników oficjalnych. Państwa Polskiego ze strony różnych służb państwa polskiego po 9 sierpnia 2020 roku, czyli po wyborach prezydenckich w Republice Białoruś, gdzie, gdzie no, mówiło się wprost o próbie wywołania kolorowej rewolucji nawet na Białorusi, no, to niewątpliwie nie przyczyniało się do relacji. Dobrosąsiedzkich z tym państwem i szerzej z państwem związkowym Rosji i Białorusi. No jeżeli się potwierdzą te dane, że mieliśmy do czynienia z, z swego rodzaju kryzysem sterowanym i to sterowanym nie tylko z Mińska, ale gdzie tutaj również czynniki decyzyjne w Warszawie były w to zamieszane, i jeżeli spojrzymy w ogóle na ten szerszy kontekst, próby ściągania bardzo dużej liczby, Imigrantów do Polski, no to jest, to trzeba oczywiście zadać pytanie, w czyim interesie jest to robione. Niewątpliwie jest to działanie absolutnie sprzeczne z polską racją stanu, z polskim interesem narodowym. W naszym interesie jest, jest kraj homogeniczny etnicznie. Wiemy doskonale, jak wielką wartością jest ta, jest taka struktura jednolita, etnicznie widzimy państwa, które w sposób niekontrolowany przyjęły ogromne ilości imigrantów i skutki społeczne, gospodarcze, polityczne, no, są widoczne gołym okiem pod kątem bezpieczeństwa, to jest, to jest oczywiste, wystarczy spojrzeć na kraje skandynawskie, na kraje zachodnioeuropejskie, na Francję chociażby, to jest, to jest pytanie, w którą stronę dzisiaj państwo polskie powinno i czy powinno iść i czy powinno także iść na konfrontację z takimi sąsiadami jak Białoruś czy Rosja. W, moj, w mojej ocenie odpowiedź jest tu jednoznaczna. W naszym dobrze pojętym interesie jest jak najszybsza normalizacja relacji z Rosją i z Białorusią, i jak najszybsze wyjaśnienie afery, afery wizowej w polskim msz -cie. Dziękuję Państwu za uwagę.